Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj odcinek z 2 lat na naszej ulubionej, na najmocniejszej klasie postaci w grze, czyli na łowcy demonów, dlatego że łowca już 3 kwietnia obchodził swoje 2 lata. Ja totalnie o tym zapomniałem, totalnie mi to wyleciało z głowy. Jak widzicie, tutaj mamy start 3 kwietnia 2020, no teraz był 3 kwietnia 2022, czyli już ponad 2 latka w tym momencie ten łowca ma. Tak jak mówię, wyleciało mi to z głowy, przypomniało mi się chyba 5 albo 6, no a tam w międzyczasie były update'y, były legendarne lochy, to tamto, no było z czego nagrywać generalnie, więc troszeczkę się ten film przeciągnął, no ale myślę, że to około 10 dni, ja to nagrałem w ogóle w poniedziałek, wy to chyba dostaniecie we wtorek, myślę, że te 10 dni jakoś tam nie zmieni za bardzo, nie zmieniło tej postaci drastycznie, więc nic się nie stało, to pierwsza sprawa, a druga sprawa, mam dla was screena chyba właśnie z 5 kwietnia albo 6, żebyście widzieli, jak po tych niemalże idealnych 2 latach ta postać wyglądała pod względem levelowym, statystykowym i tak dalej, i tak dalej. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół i zostawiajcie. Możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Możecie pisać komentarze. Może jest tutaj ktoś, kto na przykład grał łowcą od jego wyjścia, od jego premiery, czyli to już będą właśnie ponad 2 lata. Możecie pisać, ile gracie na swoich postaciach i wszystko, co tam chcecie, chętnie sobie poczytam. No i jeszcze wiadomo, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Instagrama, na Twitcha, linki są w opisie i przypiętym komentarzu i możecie używać mojego kodu Neutral podłoga Aster, którego można użyć od 50 levela i jeszcze do 17 kwietnia, jak dobrze pamiętam. Macie nad kamerką, macie w opisie postaci, zachęcam, kto jeszcze tego nie zrobił. Łowca demonów, który wystartował na serwerze, w sensie my wystartowaliśmy na serwerze 38 polskim i ten łowca demonów, no wtedy mniej więcej wychodził, on tam wyszedł chyba z tydzień przed tym serwerem, więc każdy chciał zacząć od startu, że tak powiem, tutaj, dlatego też teraz to się troszkę przerzedziło i zdecydowanie tutaj w ogóle dużo osób pokończyło tym łowcem demonów, bo jak zaraz wam opowiem, no to łowca demonów potem się okazało, że no jest klasą słabą, jest klasą słabo zbalansowaną pod względem PvP i raczej nie opłaca się nim za bardzo grać, chyba że komuś się po prostu podoba i gra sobie for fun, no ale jak widzicie, dużo osób tu pokończyło. Troszkę tych łowców w tym top 30 jest, no ale jednak tutaj to się znacznie, znacznie przerzedziło, bo przeważnie tak jest, że jak jest serwer, z którym wychodzi jakaś nowa klasa, to potem w topce jest 20, powiedzmy na 30 osób gra tą klasą, no a tu jak widzicie, tak to nie wygląda. No ale okej, dlaczego klasa mem? Wychodził na początku, wiadomo, nikt jeszcze nie wiedział do końca, jak będzie działał i tak dalej. Na początku w ogóle, z tego co pamiętam, miał jakieś straszne problemy z misjami w karczmie i bardzo często te misje przegrywał. Ja to sam zgłaszałem, oni to potem jakoś naprawili, no bo w pierwsze dni, gdzie te misje dają naprawdę dużo, pierwsze dni serwera, on przegrywał ich naprawdę, naprawdę sporo, więc ja to zgłaszałem, nawet potem to naprawili, z tego co wiem. Potem był błąd z pancerzem, że on nie miał, z tego co pamiętam, limitu na 50% pancerza, tylko po prostu mogłeś tego pancerza sobie wwalić ile tylko chcesz i on był przez to jakby, no był zbugowany, nie? Po prostu tak to działało, jak działało, dlatego też ludzie tu brali itemki, co niektórzy tylko na takie, żeby im dawał jak najwięcej pancerza po prostu, bo nie było tego limitu 50%. No, generalnie były z nim dość duże ceregiele, że tak powiem. No, a koniec końców wyszło na to, że łowca demonów jest klasą naprawdę średnią. W lochach jest ok, ale jednak mimo wszystko nie ma jakiejś tam przewagi nad zwiadowcą czy zabójcą. No, a w PvP już jest od nich o wiele gorszy. Więc jak ktoś już chce tego typu klasę, no to lepiej wziąć sobie właśnie zwiadowcę, czy zabójcę, czy coś w tym stylu. Łowca, tak jak mówię, lożki ok, natomiast no to PvP kuleje, jak się nie odradza, to praktycznie zawsze przegrywa, to tak swoją drogą. Oczywiście mowa tutaj o w miarę podobnych statystykach, ale często bardzo przegrywamy ze słabszymi statystykami, tu wiem sam po sobie. Natomiast jeżeli chodzi o jego jakby takie walki, no to czasem jak się odrodzi, to również przegra, nie? To jest bardzo zależne od tutaj, po prostu ta jego pasywka jest słaba, ta jego pasywka powinna jakoś inaczej działać, no ale mimo wszystko ciężko ją zbalansować, no i jest taka klasa mem troszeczkę. No ale tak jak mówię, jeżeli komuś się podoba, bo mechanika odradzania mi na przykład osobiście się fajnie nim gra, w takim sensie, że mi się podoba, jak to działa w lochach i tak dalej, jeżeli by był troszeczkę mocniejszy w PvP, to naprawdę byłoby
byłoby spoko. No ale niestety nie jest, więc no mówię, wszystkie klasy są tak w miarę zbalansowane, nie? W sensie, że tam niektóre troszkę częściej przegrywają te PvP, niektóre troszkę rzadziej. Natomiast łowca strasznie od nich odstaje i strasznie jest generalnie słaby w tym PvP. No ale to mówię, tu nie chcę nikogo zrażać, jak się komuś podoba, to oczywiście niech gra. No i dobra, co tu przez te 2 lata się pozmieniało? Jak widzicie, może wam pokażę tego screena, o którym mówiłem na początku. Tak to wyglądało chyba 5 albo 6 kwietnia, już nie pamiętam dokładnie. Tak wyglądał. 494 level, czyli ten sam, jak widzicie, za dużo tutaj nie wbiliśmy. Statystyki takie, no statystyk sporo wbiliśmy, dlatego że w międzyczasie jakieś tam gemy wleciały, były te eventy golda i tak dalej, więc teraz te statystyki są o wiele lepsze. To mogę już schować. Wtedy na przykład podstawy tutaj zręczności mieliśmy około 40200, 40300, coś takiego, więc już mamy około niecały 1000 więcej. Także no wiadomo, że te staty nam wzrosły, podstawa się HP się nie zmieniła, wtedy też mieliśmy 13000. Tak więc jeżeli chodzi o podstawy, tak one wyglądają. No tu te postacie myślę, że po tych 2 latach mniej więcej zawsze tak samo wyglądają. Teraz w ogóle 1 maja Wojownik będzie obchodził swoje 2 lata, to też myślę, że będzie ciekawe, no ale jak sami widzicie, tak to się prezentuje. Także levela tu za dużo nie wbiliśmy, no gramy pod golda, więc głównie statystyki, był ten event golda teraz, stąd taka różnica. Jutro też w ogóle będzie level z kalendarza, także już będziemy mieli prawie 496 jutro, tak więc no powoli do celu. Tak naprawdę jeżeli chodzi o tego łowcę demonów, to został nam tylko ten odcinek, czyli 2 lata na nim i potem wbijanie 500 levela, no i na tym łowcy kończymy. Więc zaraz tutaj do wszystkiego przejdę. Może wam przelecę od góry do dołu, jeszcze opowiem o serwerze, bo serwer też bardzo ciekawy, jak na polski serwer. Aura 48, jak widzicie, 450 wypełnienia, tutaj no itemki, jeszcze wam pokażę, ulepszone razy 15, więc wydaje mi się, że tak dość standardowo, jeżeli o to chodzi, tak więc no na każdej postaci chyba miałem około 15, także tak to tutaj wygląda. Co mogę wam więcej pokazać? Runek tyle, ale runek to już od dawna nie robię, tutaj sobie wrzuciłem na jedynki, żeby mi się nie pokazywało na liście to do i totalnie mam wylane na to, że tak powiem, tak więc nieważne. Zbrojownia, jak widzicie, tyle mamy tutaj surowcy, więc na pewno jeszcze byśmy mogli ulepszyć to wyżej, bo już od dawna tutaj zbierałem te surki, no ale nie planuję już za bardzo tu wymieniać IQ ani nic, więc po prostu na tym pewnie zostaniemy, no ale tych surek na pewno dużo nam się uzbierało, to sobie możemy kupić. Co tutaj? Wiedźma, nic ciekawego, pupilki was mogą interesować, jak widzicie około połowa tych pupili jest już zrobiona, w świetle już mamy na przykład ponad połowę, zresztą w sumie nie, no wszędzie mamy ponad połowę, bo to się liczy liczba jedzonek, no a tu wszędzie mamy ponad 2000, więc wszędzie jest ponad połowa, no ale to też tak myślę, że standardowo. Jakbyśmy teraz zaczęli jakąś nową postacią, to za 2 lata pewnie by te pupile miała dalej, no bo są te eventy pupili i tak dalej, ale to jest jeszcze ta postać z tego starszego, że tak powiem, starszej wersji gry, można by powiedzieć, dlatego też dość standardowo te pupilki wyglądają, wszędzie lekko tam ponad połowę. Tu widzimy, że ziemia dość mocno odstaje i ogień, natomiast no tu mrok chyba najsłabszy, no ale tak to po prostu wygląda. Lożki, no strefa światła wiadomo zamknięto od dawna, strefa mroku wygląda w taki sposób. Lożki, tak jak mówię, bardzo fajnie idą tą klasą, mi się akurat lożki nią przyjemnie robi, więc jest ok. Na maga się blokuje, to jakby oczywiste, ale to tak samo jak zwiadowca czy tam właśnie zabójca. Natomiast jeżeli chodzi o innych, no to bardzo, bardzo przyjemnie to idzie. No i chyba z lożków jeszcze będę odcinek nagrywał, ten zbijania 500 levela, no bo raczej nie będę chciał, żeby to wbić jakoś tam przypadkiem czy coś, tylko właśnie lożkami na odcinku, więc tak to wygląda. Dalej, tu jeżeli chodzi o twierdzę, no to skarbiec już mamy 45, te najważniejsze budynki, no i teraz kopalnia, jak widzicie 67, buduje się 8, już jest w połowie, no i jeszcze mamy tak naprawdę na 3 kopalnie surek do przodu, więc tu na spokojnie, z tym problemów nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o kopalnię złota, no to mamy ją na 52 poziomie, więc też wygląda to myślę, że w miarę ok, reszta oczywiście ulepszona, no tu tak to wygląda, no bo jak na każdej innej postaci, nie? Chyba nie ma co. Gildia, z której jestem dumny, gildia, z której naprawdę jestem dumny, to jest chyba pierwsza gildia, która wyszła mi w taki sposób. Bardzo tutaj fajnie to wszystko rozegrane, bez żadnych tam tak naprawdę
machlojek, że tak powiem, czy czegoś innego. Od początku tutaj na spokojnie sobie graliśmy, tutaj działy się naprawdę różne rzeczy na tym serwerze. Powiem wam, że naprawdę no jedni drugich tam gdzieś, nie wiem, banowali, jakieś zgłoszenia, to tamto, a my ciągle byliśmy tak jakby z boku. Jak pewnie pamiętacie początki tej serii, no to byliśmy tam top 3, top 4, jakoś to się zmieniało. No i jak widzicie, z czasem taką uczciwą grą, fajnym składem, nie mogę powiedzieć, że stałym, bo tu się naprawdę dużo rotacji wydarzyło, no ale to jakby logiczne, serwer ma już ponad 2 lata, masa osób już po kilku miesiącach kończy grę, więc rotacje były nieuniknione, ale mimo wszystko na spokojnie, kroczek po kroczku do tego top 1 sobie wbiliśmy, no i teraz jak widzicie jest naprawdę ogromna przewaga, 13 tysięcy czci między nami a top 2 gildią, tak więc no z tej gildii jestem dumny i jestem bardzo zadowolony, chyba jedyna gildia, która mi tak fajnie, szczerze mówiąc, wyszła, tacy tutaj są w porządku ludzie i tak dalej, i tak dalej. Żeby się nikt nie obraził, no ale z innych gildii oczywiście, jeżeli jakieś tam prowadziłem, no ale mówię, ta gildia naprawdę mi fajnie wyszła, z czego jestem zadowolony. Teraz już mamy 10-głową hydrę, może nawet 11 się uda, więc po tym buście tego peta gildyjnego jak najbardziej na plus, możemy sobie tutaj zawalczyć. No właśnie, zbiliśmy sami 3%, więc dzisiaj do końca dnia powinno się udać. Ja to nagram, chyba już mówiłem, nie wiem, w poniedziałek, wy to dostaniecie pewnie we wtorek, no ale to nieistotne. Więc tak jak mówię, no z gildii akurat jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. No i tutaj pewnie jak ja skończę grę na tym 500, to oddam koronkę, myślę, że Koksowi, myślę, że mogę tu już powiedzieć, że Koksowi, bo no to się raczej nic nie zmieni. Tutaj kto jest liderem, kto jest oficerem, a kto jest członkiem, raczej nie ma za dużej różnicy, byle by było kilka osób do odpalania ataków, czy tam wypraw i tyle, nie? Więc no mówię, tu jestem akurat bardzo, bardzo zadowolony, ale tu na pożegnania z gildią jeszcze przyjdzie czas. Tak jak mówię, no udało nam się, po prostu nam się udało fajną gildię sobie zrobić. Dobra, co mamy dalej? Poczta nieważna, ranking. Rankingi was może interesują, jak ten serwer wygląda? No, ranking w ogóle bardzo aktywny serwer, to tak swoją drogą. Bardzo aktywny, jak na polskie serwery, to wydaje mi się, że nawet S40, które ma zaledwie tam kilka miesięcy, nie będzie tak aktywne, już od startu nie było tak jak ten serwer, tak więc bardzo, no tu wiadomo, tutaj też wychodziła nowa klasa, więc dużo ludzi to zachęciło do gry, wydaje mi się, że w ogóle serwery z nową klasą mają dość duże powodzenie i odnoszą sukcesy w porównaniu do takich bez, no ale mimo wszystko tu, jak widzicie, bardzo w dalszym ciągu serwer aktywny, no i okej, tak wygląda top 31, więc tu sobie możecie zobaczyć. No i co? Level najwyższy no to ma Krzysiu, o którym już nagrywałem. Tu akurat jeżeli o niego chodzi, to 503 poziom, jak widzicie, takie statystyki. Tutaj chyba drugi, który wbije, to również, co ciekawe, łowca demonów Blood Knight. On tu chyba cały czas idzie w expa, jeżeli się nie mylę. No i mamy Martina 495, 492, a my mamy 494, tu w ogóle Georgia już 498 znaczy, więc tak to wygląda pod względem levelowym, także już dużo osób powolutku po tych 2 latach się zbliża do 500 levela. Oczywiście, tak jak wam mówię, no ja idę w Golda i dużo osób tu w ogóle idzie w Golda, tak więc no na pewno by to było inaczej, jakbyśmy szli w expa, ale na przykład Blood Knight, z tego co wiem, szedł w expa. Krzysiu tutaj nie dość, że szedł w expa, to jeszcze zsejwował lochy, ale o tym nagrywałem odcinek, to wiecie, więc no tak to po prostu wygląda z tymi levelami. Gildyjne no to wam pokazałem, no raczej już 2 gildie tylko tak mocniej się liczą na tym serwerze, no ale to logiczne, prędzej czy później będzie tylko jedna. Tak to działa, twierdzę, chyba niezbyt jakiś istotny ranking, więc nie będę za bardzo pokazywał. Pupilki wyglądają w taki sposób, osoby niektóre, które na przykład Spark już od kilku ładnych miesięcy nie gra, w dalszym ciągu top 20, także tak działa ranking pupili niestety, no i podziemia również, nic ciekawego, tak szczerze mówiąc. No i okej, jutro mamy ten nowy level, no i tutaj w zasadzie nic ciekawego. Co mogę wam jeszcze pokazać i opowiedzieć? Chyba o tej gildii chciałem wam opowiedzieć najbardziej. No ale to co wam mówiłem, no gildia wyszła naprawdę, naprawdę super. Powolutku, powolutku, do góry, do góry. Tam my byliśmy takimi obserwatorami, mógłbym powiedzieć. W sensie gildie tam 2 czy 3 się żarły, zgłaszały, rozsypywały, niszczyły nawzajem, a my zbieraliśmy osoby, które nie chciały brać w tym udziału. Nie chciały brać udziału w takim wyścigu szczurów, takiej jakiejś napiętej atmosferze, tylko twierdziły, że przyjdą sobie do nas, zamiast tam na przykład do gildii tej, która zniszczyła ich gildię, czy tam, no, tak to było na tym serwerze, zwłaszcza przez pierwszy rok około. I powiem wam, że
No nie cały rok może, ale nieistotne. No i właśnie te osoby powolutku sobie zbieraliśmy, do siebie zbieraliśmy, bo u nas była atmosfera, myślę, że chillowa dość od samego początku. Nigdy tutaj nie zakładałem, że gildia będzie top 1, raczej celowałem właśnie takie top 3, top 4. Ja też nie miałem wtedy takiego kanału rozwiniętego 2 lata temu, więc też jakby mi ciężej było trochę tą gildię ogarnąć. No ale właśnie, te osoby do nas przychodziły, bo im się nie chciało w takiej napiętej atmosferze grać, że tak powiem. No i koniec końców dużo naprawdę topowych leveli do nas przyszło, dużo też są naszymi, wiele osób jest też naszymi wychowankami, jak tu na przykład Koksu był od startu, jeżeli się nie mylę, Artenby, Misiek, tutaj Esio, kto tutaj jeszcze, Celadynek chyba nie, Xargac na pewno, no teraz już nie chcę tutaj kogoś pomylić, więc nie będę za bardzo, no ale w każdym razie dużo mimo wszystko tych topowych leveli jest z nami od początku. No i tak wygląda gildia. Co wam jeszcze chciałem pokazać? Gemiki. Gemiki mam tu, jak widzicie, mam odłożony 1800, którego sobie zaraz wrzucę, tylko chyba w buty, dokładnie. W butach mam najsłabszy. Gemy już przeważnie wszystkie plus 1600, więc no tak wyglądają. Nasze pachołki tutaj mają troszkę słabsze, no ale to jakby wiadomo. Stojaczek, no i co? I może jeszcze... Aha, klasera mam 99,55, tu jakby logiczne, cały czas stoję, a teraz stoję na IPR, to nie jest mag, czyli on będzie do zrobienia prędzej czy później, także tu sobie z, odcineczek z lochów leci na spokojnie, więc tak wygląda klaser. Osiągnięcia na turysty nie mam, ale już niestety nie zdążę zrobić, duper bohatera zrobię, tu wszystko, hrabia nie zrobię go, króla nie zrobię, czyli tego też z automatu nie zrobię. No, szkoła magii boss to jest Voldemort, to chyba nie uda mi się zrobić, bo to jest mag, to raczej bym musiał więcej czasu poświęcić. Hemoridor może, zobaczymy na tym odcinku zbijania 500. Tutaj tego Imperatora, no to już na pewno nie zrobię. Hadesa również, no i Kaczmy Mrocznych Sobowtórów również. No ale osiągnięć, jak widzicie, brakuje mi zaledwie, 11, to nie tak zaledwie, ale no już większość oczywiście mamy zrobionych po tych 2 latach. I to wszystko, wydaje mi się, że to wszystko, co wam chciałem pokazać, to wam chyba pokazałem, tak się postać prezentuje po 2 latach gry ponad, no myślę, że git, nie? Myślę, że dość mocna, jakbyśmy nie byli tutaj łowcą demonów, tylko jakimś tam na przykład wojownikiem albo jakimś paladynem najlepiej, to myślę, że na pewno tutaj o wiele więcej byśmy zdziałali, no ale że jesteśmy łowcą demonów, to jesteśmy chłopakiem do bicia, mimo chyba najmocniejszych podstaw na serwerze. Nie analizuję tego, szczerze mówiąc, jakoś mnie to bardzo nie obchodzi, ale wydaje mi się, że podstawy na serwerze mamy najmocniejsze. Tu Arten ma 30 tysięcy i 22,5 w zaokrągleniu. To nam daje... O nie, moja matematyka, 52,5 chyba, no to nie, to my mamy większe mimo wszystko, więc no mówię, raczej najmocniejsze podstawy na serwerze, no ale mimo wszystko raczej problematycznym jest tutaj dojść i jakoś zdobyć jakieś wyższe ranki, no ale to przejść to też jest w miarę git, ale na tym nam jakoś bardzo nie zależy. To tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, dajcie znać, jak tam wasze postacie się rozwijają, ile już na nich gracie i to, i wszystkie szczegóły, jakie tam chcecie napisać, ja sobie to chętnie poczytam w komentarzach wieczorkiem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o używaniu mojego kodu, pamiętajcie o wbijaniu na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. I możecie oczywiście, tak jak mówię, zostawić łapę w górę, zostawić suba dzwonem, zostawić komentarz. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!